Kiedy w 1580 roku hetman Wielki Koronny i kanclerz Wielki Koronny Jan Zamoyski zlecił włoskiemu architektowi Bernardo Morando opracowanie projektu Zamościa, czyli nowo budowanego miasta, Włoch wymyślił koncepcję tak zwanego miasta idealnego. Oto ta koncepcja. Miasto miało wyglądać antropomorficznie, czyli centrum jego miało być utworzone jakby na podstawie, na bazie ciała człowieka, czyli tak. Tu jest Pałac Zamoyskich, do którego zaraz przejdziemy, czyli głowa tej postaci. Przez całe miasto biegnie ulica Grodzka jako kręgosłup miasta. To jest właśnie ulica Grodzka. Na niej jesteśmy. To jest oś całej metropolii. Kręgosłup miasta. Rynek jest jego sercem, klatką piersiową, jądrem jakby, ale w sensie nie jądrem biologicznym, tylko jądrem istnienia. Te ulice boczne oraz tu dwa rynki, solny i wodny, to są jakby ręce tej postaci. A bastiony obronne od strony wschodniej to były odnóża owego człowieka. I koncepcja miasta idealnego osadzała się na tym, żeby stworzyć taką tkankę miejską, która będzie idealna pod względem formy, czyli jakby takiego pięciokąta, jak tutaj widzieliśmy. Idealne będą w niej proporcje geometryczne, a jednocześnie będzie przyjazne ludziom, czyli będzie spełniało wszelkie funkcje utylitarne. Czyli będzie tu czysto, będzie tu ładnie, będzie tu wygodnie, będzie tu handel, komunikacja i będzie się ludziom żyć fajnie. Oczywiście taka koncepcja miasta jest utopijna. Nigdzie nie zbudowano miasta, które jest w cudzysłowie idealne, naprawdę, w 100%. Ale takie były wtedy koncepcje we Włoszech, między innymi w Padwie. I Bernardo tak wymyślił Zamość, żeby odtworzyć Padwę, którą doskonale znał i w której był. Zresztą Zamoyski też był w Padwie i ten pomysł popierał. I dlatego Zamość nazywany jest Padwą Północy, chociaż tak naprawdę nie leży wcale na północy Europy, tylko minimalnie wyżej geograficznie od Padwy. A Padwa słynęła z tego i słynie nadal, że są w niej liczne podcienia, o których wam opowiemy za sekundę. To, co znajduje się wokół nas i nad nami, to są właśnie podcienia. Czyli takie arkadowe krużganki na poziomie rynku. Nie tak jak na Wawelu na piętrze, tylko pod kamienicami. Dlaczego tak zrobiono? Bo Włosi wymyślili taki system po to, żeby handel odbywał się nie na środku rynku, w piekącym słońcu Italii, tylko tu, gdzie jest cień. Widzicie, jest dzisiaj pierwszy tydzień lipca, jest 30 stopni, jest potwornie gorąco na zewnątrz, a tutaj panuje chłodek przyjemny, 6 stopni chłodniej jest niż w słońcu, albo nawet 10. I dzięki temu można było prowadzić handel właśnie pod tymi arkadami, w tych krużgankach, co jednocześnie powodowało, że rynek był bardziej reprezentacyjny, bo nie było tam mało estetycznych kramów i świniobicia. I jak widzimy, są tutaj liczne portale XVI-XVII wieczne z takimi półkolumnami tutaj w stylu toskańskim. Także mamy prawdziwe Włochy w południowo wschodniej Polsce. O szczegółach architektonicznych to Ci nie będziemy teraz wypowiadać, bo nie jesteśmy w tej mierze specjalistami, ale teraz zobaczymy najbardziej efektowne kamienice, jakie znajdują się
na zamojskim rynku. Tak, moi drodzy, to są najbardziej efektowne kamienice, nawet nie w samym Zamościu, ale być może nawet i w całej Polsce. Pokażemy Wam to zaraz z góry, bośmy sfilmowali to naszym samolotem. I nie chodzi tylko o sam fakt, że są one pięknie odrestaurowane i niezwykle kolorowe, ale spójrzcie na ich fenomenalne renesansowe ozdoby. Na każdej z tych kamienic jest niezwykle efektowna attyka, czyli takie zdobienie na samym szczycie, nad gzymsem. Bardzo charakterystyczna rzecz dla renesansu. I jak spojrzycie, będąc w Warszawie, na fasadę Pałacu Kultury, to zobaczycie, że tam są podobne attyki. Spytacie, skąd w Pałacu Kultury i Nauki z 1952 roku attyki takie same jak w Zamościu? Otóż rosyjski, sowiecki architekt, który na polecenie Stalina projektował Pałac Kultury, chciał umieścić tam takie różne polskie akcenty i jeździł po Polsce, szukając inspiracji. No i był w Zamościu i zobaczył owe attyki, niezwykle efektowne. I w związku z powyższym zaprojektował je również w Pałacu Kultury. I one tam sobie teraz tkwią. Czy to jest dobry pomysł, czy zły, no to niech się wypowiedzą już architekci. Natomiast ja wolę jednak oryginalne pomysły, a nie kopiowanie. I dlaczego to są kamienice ormiańskie? Otóż w tolerancyjnej Rzeczypospolitej, którą to tolerancję wprowadziły głównie rządy Zygmunta Augusta, słynna Konfederacja Warszawska zapewniająca wolność religijną, każdy mógł przyjechać do Polski, wyznawać swoją religię bez żadnych przeszkód. To próbowały później zakłócić rządy Zygmunta III i kontreformacji, ale ogólnie mówiąc nie było żadnych prześladowań. I tu mieszkali Ormianie. Ormianie, którzy wyznawali chrześcijaństwo w swojej własnej wersji, w porządku ormiańskim. Bardzo dużo było tu Żydów sefardyjskich, później aszkenazyjskich. Sefardyjscy to tacy, którzy pochodzą z Hiszpanii i Portugalii. I byli tu też Szkoci i Niemcy. I te wszystkie kultury się tutaj mieszały, tworząc świetny organizm gospodarczo-społeczny. I bogaci ormiańscy kupcy takie sobie stawiali piękne kamienice. Żydzi mieli własną synagogę, były tutaj świątynie również prawosławne, o katolickich już nie wspominam. I tak sobie to wszystko trwało w pięknej, utworzonej w 1594 roku ordynacji zamojskiej, która w sposób nieprzerwany istniała aż do wejścia Sowietów, czyli do lipca roku 1944. Rynek, w którym teraz się znajdujemy, został wymyślony przez Bernardo Morando w ten sposób, że jest on idealnym kwadratem mającym dokładnie powierzchnię 1 hektara, co oznacza, że ma metrów 100 na 100, czyli 10 tysięcy metrów kwadratowych. Chyba dobrze obliczyłem. 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jego głównym punktem jest renesansowo-manierystyczny ratusz. Manierystyczny to znaczy, że schyłkowy okres renesansu. Przykładem manieryzmu jest też na przykład fresk Sąd Ostateczny Michała Anioła. Ale podejdźmy do niego bliżej, to Wam coś pokażę. Po wybudowaniu pierwotnego ratusza był on wielokrotnie modernizowany i poprawiany. Już po kilkunastu latach wieża zaczęła się obsuwać, więc dobudowano do niej takie przypory, żeby stała stabilnie. Później w XVII wieku dobudowano jeszcze jedno piętro, które dzisiaj widzimy, to szczytowe, z tymi też dwoma wieżyczkami na bokach, tak jak w Zamku Królewskim w Warszawie.
powiększono, znaczy zwiększono jeszcze wysokość wieży i dobudowano go w ten sposób, że troszeczkę bardziej wystaje w stosunku do rynku, tworząc taki wykurz, czyli powiększono kubaturę budynku i wykuto tutaj jakby miejsce na uliczkę ratuszową, żeby się ratusz bardziej oddzielał od pozostałej substancji rynku. Natomiast te schody wachlarzowe, wyglądające właśnie jak wachlarz, dobudowano w drugiej połowie XVIII wieku, ale teraz musimy podejść bliżej. Zapraszam bliżej, bo muszę pokazać. Tutaj nade mną jest kartusz herbowy drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego, czyli syna Jana. I ten kartusz herbowy został tu później wmurowany, ale jest oryginałem. On też zawiera w sobie symbol, jak widzicie, jelita, czyli te trzy skrzyżowane włócznie w lewym górnym rogu tarczy. A teraz wejdźmy po tych niezwykle efektownych schodach. Ratusz wita nas barokowym portalem, nad którym dumnie prezentuje się herb miasta Zamościa, czyli święty Tomasz, który w jednej ręce trzyma księgę, w drugiej ręce trzyma włócznie, a na dole dumnie prezentuje się tarcza z owym herbem jelita, czyli z trzema skrzyżowanymi włóczniami. Po lewej stronie jest tablica upamiętniająca wpisanie Starówki na listę dziedzictwa UNESCO. Obok jest tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II, a po prawej jest krzyż Grunwaldu trzeciej klasy, który nadano Zamościowi, w ogóle całej Zamojszczyźnie, za walkę z hitlerowsko-niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej. Albowiem miejsce to było przedmiotem bardzo intensywnej niemieckiej akcji pacyfikacyjno-wynarodawiającej. Chciano wynarodowić ludność polską w ten sposób, że zabierano polskie dzieci do niemieckich rodzin, słynne nieszczęsne dzieci Zamojszczyzny, i je na siłę germanizowano, ale jeszcze takie małe dzieci, które jeszcze nie miały swojej tożsamości, malutkie. Natomiast ludność po prostu wyrzynano w pień w okolicznych wioskach. Stąd bardzo silny ruch oporu na tych terenach istniał. Były tu liczne oddziały partyzanckie, zarówno Armii Krajowej, jak i batalionów chłopskich, jak i również Armii i Gwardii Ludowej. Stąd właśnie Zamość otrzymał krzyż grunwaldzki, charakterystyczne dwa miecze, jako symbol oporu przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Hitler chciał tutaj zrobić, widząc piękno tego miasta, chciał tutaj stworzyć taki przyczółek dla germanizacji tych terenów na przyszłość i miano rozpocząć tą akcję poprzez całkowite wynarodowienie ludności, czyli kto nie przystał do listy Volksdeutschów, kto opierał się w jakikolwiek sposób, musiał zginąć. Na szczęście szalony Adolf nie zrealizował swoich planów, a ratusz i Zamojszczyzna nadal istnieje, i to w naszych granicach, w przeciwieństwie do znacznej części Rusi Czerwonej, gdyż Zamość leży w historycznej krainie zwanej Rusią Czerwoną, którą przyłączył do korony Kazimierz III Wielki. Ruś się ciągnie właśnie od Zamościa aż po Lwów, owa Ruś Czerwona, aż po Wołyń. Idziemy dalej zobaczyć Pałac Zamojski.
jeszcze jesteśmy wam winni jedno wyjaśnienie. Otóż wspominałem o dzieciach zamojszczyzny, wywożonych stąd i germanizowanych. Otóż proceder ten dotyczył tylko niewielkiej grupy ludzi, których zbrodniczy lekarze SS poddali badaniom pseudoantropologicznym i u których znaleziono tak zwane cechy aryjskie. Brano takie dzieci i wywożono do Niemiec, do niemieckich rodzin. Natomiast większość dzieci, a było ich około 30 tysięcy w latach 42-43, po prostu wywożono do obozów koncentracyjnych, gdzie często ginęły od głodu, chorób, a nawet od zastrzyków z fenolu. Więc tak zwana akcja Zamość polegała głównie na wysiedlaniu wszystkich Polaków, w tym i owych nieszczęsnych dzieci, dla których to wysiedlenie najczęściej kończyły się śmiercią, gdyż dzieci są najbardziej wrażliwe na prześladowania tego typu. I tutaj miały nastąpić niemieckie osiedlenia po wyrzuceniu stąd wszystkich Polaków, a wyrzucenie jest eufemizmem na słowo zamordowanie. Ale dość o tem. Za mną jest pomnik założyciela miasta, hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego, czyli tak zwanego, można powiedzieć, że ówczesnego premiera rządu polskiego, Jana Zamoyskiego. Jan Zamoyski żył lat 63, o ile pamiętam. Tak jest. I robił karierę za czasów Zygmunta Augusta, potem największą za czasów Stefana Batorego. Natomiast popadł w pewną niełaskę za czasów pierwszych lat rządów Zygmunta III, gdyż jako jeden z nielicznych dostrzegł, że jest to władca mierny, mimo że wcześniej sam Zamoyski go popierał w walce z Habsburgami, ale potem pewnie dostrzegł swój błąd. I Zamoyski kazał z wieży ratusza grać hymn na trzy strony świata. Hejnał kazał grać i do dzisiaj grają hejnał na trzy strony świata, z wyjątkiem zachodu. Dlatego, że na zachodzie znajduje się Kraków, a w Krakowie rezydował wtedy Zygmunt III Waza. I był to protest Jana Zamoyskiego przeciwko absurdalnej polityce dynastycznej oraz zagranicznej króla Zygmunta III, która wciągnęła nas w katastrofalne wojny ze Szwecją, które finalnie doprowadziły do zagłady Rzeczypospolitej. Były tym pierwszym kamykiem, który spowodował lawinę, która na końcu, 100 lat później, przykryła nasze państwo. A teraz podejdziemy do Pałacu Zamoyskich. Jak spojrzycie na pomnik hetmana, zobaczycie, że trzyma on w prawej ręce buławę hetmańską. Ponieważ, jak już wspomniałem, był nie tylko kanclerzem, ale też hetmanem, czyli dowódcą wojsk koronnych. To było dwóch hetmanów wielkich, polski i litewski, oraz o rangę niższy hetman polny, też koronny i litewski, czyli było w sumie zawsze w Polsce Rzeczpospolitej obojga narodów czterech głównych dowodzących wojskami. Jan Zamoyski okazał się również nie tylko wybitnym politykiem i mecenasem kultury, sztuki i urbanistyki, ale również wybitnym wodzem, który poprowadził niezwykle chwalebną i pełną sukcesów wyprawę wojenną do Mołdawii, o której radzę wam przeczytać sobie w historycznych książkach albo w Wikipedii. Natomiast budowę miasta zaczęto od postawienia tego oto pałacu. Od nazwy założyciela zwanego pałacem, czy też niekiedy zamkiem Zamoyskich. Pałac nie miał charakteru obronnego, gdyż mury i bastiony chroniły go dostatecznie. Dzisiejsza forma jego jest troszeczkę różna od pierwotnej, bo był wielokrotnie przebudowywany, ale w tym samym miejscu stoi do dziś i dzisiaj jest tutaj liceum. Ogólnokształcące. O dziwo imienia Jana Zamoyskiego. I ten pałac, ten plac, to jest owa głowa owego człowieka, o którym wspominałem na początku, którego ciało jakby tworzy substancję miejską. Głowa pałac, kręgosłup to jest ulica Grodzka, serce to jest rynek, ulice to są, odchodzące od rynku, to są jego ręce, a obronne bastiony na samym końcu, czyli tam na wschodzie, przy bramie lwowskiej, bastion numer 7, w którym byliśmy dzisiaj, to są
nogi owego człowieka. Taką miał koncepcję Zamoyski i Bernardo Morando. Tu jeszcze jest oczywiście wiele różnych zabytków. Jest Akademia Zamojska, jest słynna kolegiata. Wszystko to było budowane już za czasów Zamojskiego. Rozpoczęło się przynajmniej. Są tutaj rynki solny, rynek wodny, po to, żeby przenieść tam handel takimi mniej ekskluzywnymi towarami, typu mięso czy ryby. Owe rynki miały w zamierzeniu o połowę mniejszy bok niż rynek główny, czyli 50 metrów. Tak jak wspomniałem, w pierwszej połowie XVII wieku rozbudowywano ratusz. Widzicie, tutaj jest... On wystaje jakieś 6 metrów poza obrys pierwotnego rynku, bo go po prostu powiększono, a tą ulicę w ogóle wykuto jakby w murze po to, żeby ratusz oddzielić od reszty kamienic i zrobić tutaj jeszcze jeden ciąg komunikacyjny. Także miasto to żyło cały czas. Ta koncepcja Morando i Zamoyskiego nie była sztywna, tylko pozwalała na różnego rodzaju zmiany koncepcji i ich modyfikacje, właśnie jak mi tu pani podpowiada. Można było tu jak z klocków układać, nie zaburzając pierwotnego pomysłu. Zamość leży na granicy Roztocza, które jest takim pofałdowanym obszarem od Kraśnika do Lwowa. I to powoduje, że są tutaj bardzo nasłonecznione zbocza. I świetnie produkują tutaj wino, ponieważ Zamość jest miastem, w którym jest najwięcej w Polsce dni bezchmurnych. Co dzisiaj sprawdziłem, gdyż 8-krotnie dostałem zawału z upału. Jest to wino gruszkowe półsłodkie z winiarni Zamojskiej. Tutaj robione, a zawsze jemy to, co jest lokalne. Nigdy nie próbujemy produktów, które są jakby importowane, gdyż bez sensu byłoby inaczej jeździć gdziekolwiek. Owo gruszkowe wino, troszeczkę musujące, półsłodkie i znakomicie koszerne. Nie jeden cadyk by się nim zachwycał. Także jak to mówią, Lahaim to life.